Siemaneczko. Siedzę sobie i chwilę się chilluję. Mam chwileczkę dla siebie do wykorzystania wolną. I tak sobie zaczynam rozmyśleć nad jedną rzeczą, że jak zaczynamy pracować, czy to nad swoim ciałem, czy też nad swoim umysłem, na mindsetem, jak to młodzież nazywa, bądź też nad swoim biznesem, czy jakimś innym projektem, jest pewien czas, że żeby ruszyć dalej, potrzeba podjąć taką ciężką decyzję, bo się nie chce, bo to, co od czego nas wymaga właśnie dana rzecz, jest niewygodne strasznie, tylko że z mojego już prawie 5-letniego doświadczenia a propos budowy biznesu wiem jedną rzecz, że najbardziej i najfajniej wspomina się te ciężkie rzeczy, których się nie chciało zrobić, ale jak się zrobiło, to się czuło mega satysfakcję i zadowolenie, że się to zrobiło. Także nie bójcie się stawiać czoła tym ciężkim, niewygodnym wyzwaniom, bo gwarantuję Wam, że będziecie mieli po tym fantastyczne wspomnienia. Życzę Wam miłego weekendziku, owocnego przede wszystkim.